Cześć, witam was. Bardzo serdecznie, z tej strony Mission24, a jest to drugi odcinek Skateboard Royal 2. Od razu na wstępie chciałbym podziękować za komentarz jednego z was, w którym tutaj kolega napisał, że najbardziej zarabia się na wojnach. Ja o tym wiem, ale na przykład nie wiedziałem o tym, że jak zdobędę dwa miasta, to dostaję swoje. Bardzo ważnym aspektem tego zdania jest to, że aby dostać misję na zdobycie miasta, oprócz tego, że musimy się wkupić, że tak powiem, w łaski gubernatora, króla, można powiedzieć, tej nacji, to jest ważne dwa aspekty. Po pierwsze, musi być wojna między tymi państwami, a po trzecie, musi siła jednego z tych państw musi być na poziomie słabym. A więc tak, od czego to zależy? Miasta, ilość miast, ilość konwojów. Konwojów, jeśli jest więcej, to jest silny, jeśli tyle samo mniej więcej. Oczywiście około, to Hiszpania ma bardzo dużo miast, czyli jak będzie na przykład 30, 31 konwojów, 29, to dalej będzie normalna się. Jeśli spadnie do na przykład 27, to będzie słaba. I wtedy, jeśli na przykład Anglia miałaby zlepszenie na, zdobycie miasta, możemy je zdobyć. Więc tak, według mnie opłacałoby się płynąć i zacząć zaprzyjaźniać się z jednymi z tych trzech państw, czyli oczywiście Anglia, Francja albo Holendrzy. I tak, sprawdzając sobie, z którymi my już handlowaliśmy, no tak, z Anglią troszeczkę, ale z Holendrami trochę handlowaliśmy. Nie dużo, bo nie dużo, ale trochę handlu już mamy z Holendrami zrobionego, na przykład w Wielkich Bahamach mamy 3%. Jest to mało, ale zawsze coś. Także ja robiliśmy tutaj sobie te cegły. I nie zastanawiam się, czy to był chyba zły wybór, także ja to sobie sprzedam. I tak samo zrobię z magazynem, ponieważ postanowiłem, że nie będziemy już tutaj wracać. Sprzedamy sobie z bloków wszystkie cegły, nie będziemy ich brać ze sobą, choć w sumie mogłem wziąć te cegły, bo przydałyby się do budowy kolejnych rzeczy. Teraz, czy my jesteśmy w stanie sprzedać magazyn? Chyba nie. Ale niech ten magazyn sobie tutaj... niech on sobie tutaj jest. Dobrze. Weźmiemy sobie osadników, bo jest ich tutaj masę. 54, naprawdę bardzo dużo. A oni są taniuści. Oni nic nie kosztują. A jak dowieziemy ich... Tam, gdzie jest mało osadników, za każdego dostaniemy 100 monet. Także teraz popłyniemy do Wielkich Bahamów i sprzedamy tutaj akurat 10 na sał. Potrzeba ich 13. Zostało nam jeszcze 21 Cat Island. Mamy 24. Na wyspach Turk również, znaczy na wyspach Turk nie ma potrzeby, ale jest nadmiar. A tym można fajne pieniądze naprawdę na początku też zarobić za darmo, w zupełności za darmo. Tutaj sobie może jeszcze pojedźmy do Port Royal. Port Royal sobie odwiedźmy tawernę, czy coś jest ciekawego. Nie interesuje nas ta misja. Może coś sprzedać, owoce, tutaj kupmy sobie cegły, tutaj pszenicę, drewno, mięso, liny, przyprawy, wino i bierzemy osadników. Popłyniemy sobie do Nassau, ponieważ no tutaj brakuje osadników oraz trochę cegieł. Sprawdźmy, może będzie tutaj można coś sprzedać z zyskiem, na przykład przyprawy i wino, mięso, cegły, pszenicę. Oraz 31 pracowników im brakowało. Jak widzicie, dalej 3%, tylko w Bahamach, bo nic nie kupiliśmy, nic nie sprzedaliśmy tak na swoim. Na tutaj. Naprawdę. Teraz dowiedziałem się od jednego z was, że tutaj na Florydzie, to jest Floryda, jak ktoś nie wiedział, to można pójść w kukurydzę. I to jest prawda, że kukurydza się opłaca. A dlaczego kukurydza się opłaca? Ze względu na to się opłaca, że
kukurydzę produkuje się za darmo, produkuje się w miarę tanio, a potrzeba ich w bardzo dużej ilości mięsa. Tam, gdzie produkuje się mięso, tam jest potrzebna szynka. I dlatego postaralibyśmy się też tutaj może o te listy kaperskie, aby zarobić troszkę na tych właśnie, na tej kukurydzy. Przydajmy 5 wina, 5 przypraw, także 5 narzędzi, tutaj oczywiście fajny zysk, 5 mięsa, 5 lin i pojedźmy do Wielkich Bahamów. Ja tutaj cały czas będę patrzeć, bo jeśli nasz kapitan osiągnie poziom 4, to my sobie zrobimy mniej więcej taką trasę, że tutaj będzie Nowy Orlean, Block C, tak? Tutaj on będzie sobie pływał, tu i zrobi może na przykład takie kółko i znowu do Nowego Orleanu. Ze względu, po pierwsze, to takie jest pasywne zarabianie, jak ja tu mówię na to. Pasywnie się zarabia, bardzo tego chcemy, ponieważ my sobie wykupimy, jak kupimy jakiś nowy statek, może na przykład jakąś regatę, taki bardziej statek do ataku, taki, który może już pomieścić parę dział, i kupimy list kaperski oraz zaczniemy napadać na jakieś pierwsze atakujeckie i postarać się coś zarobić. A tutaj tak samo liny, ubrania, można kupić drewno, owoce, pszenicę i odwiedzić tawernę. W tawernie nic nie ma, ale jest pałac wicekróla. Wicekról, zobaczcie, są w tej ofierze tych jednak, nie będzie miał do ciebie żadnej urazy i będziesz miał rangę co najmniej bossmana. No do tego nam oczywiście troszeczkę brakuje, ponieważ następną rangę my jesteśmy obecnie kapitanem, a bossman nie jest, nie wiem w sumie, który jest bossman, nie wiem, czy można tutaj to gdzieś sprawdzić. Jest aktywa, bilans. Zwykły żeglarz, jesteśmy następna ranga 150, reputacja nieznany. A to jest ranga kapitana, że pierwszy poziom jest zwykłym żeglarzem. Tutaj mamy oczywiście ten mapę skarbów. Możemy jej w sumie za chwileczkę poszukać, tylko posprzedajemy sobie tutaj wszystkie rzeczy, które się opłacać sprzedać. Może nawet nie będziemy teraz, o kurczę, ale tutaj świetny zysk. Może nie będziemy się starać teraz jakoś bardzo kupować rzeczy, ale bardziej je tutaj sprzedawać, żeby zarobić. Żeby zarobić mamy już 60 tysięcy. O kurczę, tutaj piękny zysk. Charlie Spawn. Osadników oczywiście weźmiemy i kolejna ranga. Mianowicie ranga żeglarz. 3 kapitanów, 2 zezwolenia. Możemy teraz kontrolować ze wskazkami dotyczącymi twojej reputacji. Reputację tutaj przed chwilą widzieliśmy, tylko że wskazówki. O co z tym chodzi? Nie mam pojęcia. Ale dobrze. Sprzedajmy. Tutaj w ogóle prawie nic nie ma. Santiago. W tych małych mieścinach potrzeba mniej surowców, ale też zazwyczaj właśnie jest ich mniej, czyli można tutaj posprzedawać sobie te rzeczy. Ale dobra, popatrzmy na mapę. Poszukajmy mapy. I to, jak widać, jest tutaj gdzieś takie... Jest na górze taka półeczka, czyli dolną część możemy wykluczyć i mamy tak. Tą część oraz tą część tylko tak naprawdę. I szukamy takiego takiej góry z drzewkiem. Góra z pojedynczym drzewkiem, w miarę płaska. Może to będzie gdzieś tutaj. Taka góra z pojedynczym drzewkiem. O, to będzie chyba tu, koło Santiago. Nawet tutaj jesteśmy. To może być gdzieś w tych okolicach. Oczywiście nie musi. Mogłem się też pomylić, ale wydaje mi się, że to jest mniej więcej to. O, proszę bardzo, jest tutaj skrzynia. 14 tysięcy. Za darmo. Za darmo.
Także świetna wiadomość, naprawdę. I popłyniemy do Wielkich Bahamów po raz kolejny. Okej, jesteśmy w Wielkich Bahamach. I sprawdźmy, co można tutaj kupić. Aha, no, kakao, papierosy, barwniki, pszenica, owoce, drewno, a także może przypraw, wina. Nie będziemy kupować ze względu na cenę, która była trochę wysoka. Ale tutaj możemy sprzedać nawet całą pszenicę i całe wino. Trochę papierosów, trochę kakao, deski i pszenicę. Pszenicę, tak, sprzedajemy pszenicę. Mam dalej, kurczę, 5% tak powoli rośnie. Ja się nie zastanawiam. O, tutaj też można kukurydzę produkować, a mamy już tutaj 31%. Także wydaje mi się, że w tym Flatter tutaj sobie weźmiemy pierwszą, że tak powiem, pierwsze zezwolenie na budowę, które pewnie troszkę nas pokosztuje, ale jak wybudujemy tutaj sobie na przykład dwie, trzy farmy kukurydzy, to tak, w miastach, mianowicie na przykład w Florydzie nie, czy Havana też nie. Gdzie tutaj się produkuje mięso na przykład? St. Augustine. Tutaj będzie można sprzedać kukurydzę masowo tak naprawdę. Będzie można może w Biloxi mięso tak samo dawać masowo. Może w Wyspach Turk, niestety nie. W Port Royal chyba mięso jest produkowane. Dokładnie, także tutaj są takie trzy punkty, w których zaznaczymy sobie, żeby ten kapitan nasz objeżdżał, a stąd to jedno okrążenie brał to mięso, tą kukurydzę znaczy się, i sprzedawał ją oczywiście po wysokiej cenie. I będziemy mieli za darmo, tak jakby produkowanie kukurydzy to jest załóżmy jedna jednostka będzie produkowana za 90 albo 100, a sprzedana za 200, czyli podwójny zysk za darmo praktycznie, bo on będzie sam sprzedawał, sam zabierał, wszystko się da dawić. Dobrze. Czy my możemy stąd coś kupić po dobrej cenie? Na przykład barwniki, bo też są tutaj produkowane. Barwnikami niestety jest taki problem, że barwniki trzeba narzędzia. Tylko na szczęście to działa tak, że chyba jedno narzędzie to jest 5 albo 10 barwników. Także jest to naprawdę też opłacalny biznes. Nie jest to tak, że na przykład parę narzędzi i jeden barwnik się produkuje. To by było totalnie bez sensu. Kupmy póki kosztują 171, teraz już drożej to nie kupujemy, deski sprzedajemy, kukurydza, cukier i mamy pełny magazyn. Trzeba posprzedawać te barwniki oraz wysadzić osadników, za których oczywiście dostaniemy pieniądze. Dodajmy tak, barwniki i zysk cały czas, papierosy, kakao, cukier. Czy możemy coś tutaj kupić fajnego, winy, rum, przyprawy, wino. Tortudze. My chcemy sprzedać barwniki. Nie chcemy. Kukurydzę też. Sprzedajmy tak po dwie przyprawy i wina. I tutaj. O, przyprawy sprzedajemy. Wino sprzedajemy. Nawet całe. Liny. Podwójny zysk praktycznie za pierwszą, bo kukurydza. Też prawie podwójny zysk za pierwsze 10 jednostek i tyle. Zobaczmy w Port Royal, czy jest coś ciekawego. Przyprawy, wino można kupić, sprzedać barwniki i może sprzedać parę jednostek rumu. Nie, nie ma takiej potrzeby. Sprzedać kukurydzę, bo jak widzicie jest 53 kukurydzy i dalej jest zapotrzebowanie na nie, bo produkowany jest tu mięso. O kurczę, ja myślałem, że kupuję. Oj, to mój błąd. Myślałem, że kupuję po jednej, a kupiłem po 10. To będzie troszkę problematycznie to sprzedać zyskiem, ale jak widzicie, już tamtego się udało zarobić na tym. A się nie narobić tak naprawdę, bo było bardzo blisko.
Zobaczmy tutaj. Oj, 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 przyprawy i wino 1000. To piękny, piękny widok, naprawdę. Sprawdź, może jest tutaj coś ciekawego w tawerni. Wyruszaj na poszukiwanie skarbów. Wskazówka. X to miasto o ulicach, które zdobi złoto i jego piękny port ucieszy twoje oko. No mi to osobiście nic nie mówi, ponieważ nie jestem jeszcze takim może wyjadaczem Port Royal 2. Niestety nic mi to zbytnio nie mówi, ale następne wskazówki powinny nam pomóc znaleźć ten skarb. Nasz Titan właśnie osiągnął poziom 4. To pozwala nam jechać do tej Eltery. Dokładnie. Pojechać sobie do niej. Albo nie, bo tu nie ma stoczni. Pojechać do Bielu. Waham. Będzie już taka stocznia większa. I ustawić szlak handlowy dla naszego Może najpierw zanim to zrobimy, czy tutaj nie ma przypadkiem jednego miasta? Jeśli tutaj byłoby jedno miasto, to bylibyśmy troszkę uratowani. Jest Gibara. Cieszy nas to bardzo, ponieważ robimy sobie mapę morską. Zaczynamy tylko wahamy teraz robimy ciach, 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 ciach i ciach. Tak sobie zrobimy. Jest akurat maksymalna liczba miast. Mamy piękne tutaj takie kółko w Floridzie. Dwa przystanki. To było nie przepływali tutaj koło tego, tylko żeby już pływali. I szlak kupieckie. Ale może sobie zabieramy, że w Eltherze potem będzie bym zabierać. Mieście. Może być Juta. Jest Juta za bardzo fajną cenę. 114 jednostkę. 114 sztuk złota za jednostkę. Tutaj także. Tak samo. Czy tutaj jest Juta produkowana? Jest. Znowu 114. Czy Juta jest w Santiago produkowana? Port Royal jest akurat zapotrzebowanie na Jutę. Ale w Santiago jest produkowana. Tak samo w Gibarta. Gibarta też jest produkowana. To jest trochę drożej, ale kupmy, kupmy. To nam dużo nie zawyży. To nam dużo nie zawyży, a w dalszym ciągu będziemy zarobieni, ponieważ zataliśmy za jednostkę 108 sztuk złota, a dostajemy 200, czyli w tak krótkim czasie okej, wskazówka. Jeden dzień odległości to będzie na straganie. Dajemy mu 60 i zarobiliśmy. Zarobiliśmy dość dużo pieniędzy. I teraz tak, trzeba się wyposażyć. Po pierwsze w ludzi, po drugie w działa.
które są bardzo kosztowne. Jak widzicie, 6000 mi tylko zostało, a jeszcze nie mam zapełnionego wszystkiego. A więc jest minus osadników. Minus osadników to oznacza, że można na przykład pojechać gdzieś. Sprawdźmy jeszcze, czy to ma tutaj kupione. Ma dużo papierosów, osadników. Dobrze, to on będzie zarabiać. On będzie zarabiać nam tutaj pasywnie. Sprawdźmy sobie na przykład na przedsiębiorstwo. No tutaj niby aktywa spadła, ale to był zakup statku. Mamy misje sprzedane, kupione. Niby jesteśmy na minus, ale chodzi o kurczę, tutaj jakaś skrzynia jest. Bardzo w tej skrzyni nie ma złota, ale znajduje się wieczorowicie, który należał do kopenia. Teraz to 2 punkty, o kurczę, on ma już 3 punkty umiejętności, jeśli chodzi o punkty walk. To jest naprawdę świetna informacja, ze względu na to, że w tym momencie, w takim razie, nasz kapitan jest bardzo doświadczony. A to oznacza, że jeśli jest bardzo doświadczony, to będzie nam się o wiele lepiej walczyć. Też to jest bardzo dobre. No ale dobrze, w takim razie wypłyniemy sobie tutaj do Baham. Przedajmy pracowników, da nam tu parę tysięcy. A Eluthera, której mamy już 53%. Rada miejska. A, bo to jest skarbnik tylko i ten, rozumiem. I wielkich Bahamach będzie trzeba tak naprawdę zacząć. Kupmy może przyprawy, wino, narzędzia. A, nie stać nas. No tak, tak. Zapomniałem o tym. Śmierć. Ale parę tutaj już sprzedaży już wróciliśmy do tego stanu, tak jak sprzed zakupu zapraw, znaczy przypraw. O kurczę, tutaj bardzo duży przyrost. Najwyżej, najwyraźniej nasz kapitan coś sprzedał. I to nawet bardzo dużą ilość w Wielkich Bahamach. No tak, 20. Tam z 3-5% zaraz aż do 20 ponad, także to jest ogromna ilość. A my spróbujmy może dokończyć zakup ciał. Nie uda się nam to, ale kupmy do 40 tysięcy. Do 40 tysięcy na razie. Zatrudnijmy sobie żeglarzy. A ja w tym miejscu chciałbym zakończyć, bo widzę, że akurat będzie troszkę ponad 20 minut. Chciałem zakończyć, podziękować wam za ten odcinek. Możecie pisać w komentarzach jakieś porady. I dziękuję wam, do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, cześć.